Witam wszystkich, z tej strony Zen, a to jest Neverwinter Online. Tak, jesteśmy cały czas tutaj w wielkiej kuźni, bo chcemy zabijać archony, które powinny nam zostawiać. Mam nadzieję, że będą dosyć często zostawiać te zbroje swoje. O, dokładnie. O, jest bardzo fajnie. Pancerz. I możemy... O, wszystkie trzy wyrzuciły, okej. Spoko. To jest ciekawe. A to jest co? Pierścionek, spoko, możemy podnieść pierścionek. Mimo wszystko warto pierścionki podnosić, bo teraz ostatnio w ogóle nie dostaję w nagrodę żadnych pierścionków, więc warto sprawdzić, co to może być. Ozdrowienie i odbicie, nie? Przebicie pancerza i kradzież życia. O! Zamiast okrutnego pierścienia. On ma... kradzież życia tak czy inaczej tylko w tym, w slocie. Miejsce... miejsce na atak? Uuu! Bierę. Bo miejsce na atak to jest przebicie pancerza dodatkowe. Zaraz, anuluj, anuluj. Co, anuluj, anuluj. Co, coś mi tu nie pasuje. Co? Nie, ja chciałem, właśnie, nie tym pierścień założyłem. Tam chciałem. Przebicie pancerza. I kradzież życia, i tu sobie dodatkowe przebicie pancerza, okej. Tak. I to się sprowadza do tego, że dostajemy 200... Co? Teraz, to jest... Który? To jest miejsce na obronę, okej. A ten ma miejsce na ten. A, okej, dobrze, w dupę. Dobra, kradzież życia to kradzież życia, zawsze coś. Pytanie, czego mi da więcej? Trafienie krytyczne, wolę stracić i rzeczy? Nie, wolę stracić tylko o, tutaj. Aha, co ja chciałem policzyć? Chciałem zobaczyć przebicie pancerza, dostanę. Ileś? 35,5, a tu mam 5,5. Teraz, nie ten pierścień. 2,5% tu. O, 0,6%. Więc nie jest... nie jest tragicznie. Czy tylko archony musimy zabijać? Okej, nie ma sprawy. Myślałem, że szybciej zabiję archony niż zdobędę te zbroje, ale no. Ziom, czemu ty jaki daleko ty sobie siedzisz sobie nędzarzem jednym? Okej. Wszystkich bijemy? Nie bijemy wszystkich. Okej, to bije wszystkich. Większy zwój, spoko. Ziom sobie bierze nasiona ognia? Nie. Okej. Trochę przyspieszymy. Okej, tamten bardzo szybko padł, nie wiem dlaczego. Mało istotne. Wynaturzona skóra, jasne. Odmłodzenia. Co? Odmłodzenia? Co to jest odmłodzenie? Przez 12 sekund regeneruje 2000 co 2 sekundy. Okej. Spoko, tam jest więcej. No dobra. No bijcie mnie, bijcie. Dzięki temu jestem silniejszy. Okej, zwój identyfikacji zawsze przydatny. Kolejnych trzech. 14 muszę zabrać. Oczywiście, że pójdę atakować Martina. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Okej, dewocjonalia zawsze coś. Zwój identyfikacji zawsze coś. O, więcej ich się tu pojawiło. Spoko. Okej, czemu mnie nie widzieliście przez chwilę? Co się wam stało?
Okej. I co jeszcze? 8? Tutaj mam 5. Wszystkich bijemy? Bijemy wszystkich, bardzo miło. No, już to jest. Okej, amulet może być, zawsze się przydać może. Jeszcze 3. Czyli dobrze tutaj. No, róbmy szybciej. No okej. No dobra. Spoko, to wracamy. Nieźle, dużo szybciej. Dużo szybciej zebrałem te zbroje, niż się spodziewałem, że zbiorę. Czarownik mnie zdążył zaatakować. O, w dupę. O, zaatakować mnie zdążył. Co? Nie ma. O, oczywiście, że go nie trafiłem. Czemu miałbym go trafić? Przecież byłoby głupie, żebym go trafił. To w ogóle wymyślił, żeby trafić kogoś. No, jeszcze 93 wrogów mam do wykonania tamtego zadanka. Ha, nic mi nie zrobią. Muszą oni mi zadać obrażenia, ja mogę sobie upadać. Gnom czarnoksiężnik plagi? No w sumie, Martin tu nie żyje. To nie jest jakiś duży problem dla mnie, Martin sobie może umierać ile razy chce. Bo nie może, chyba nie może umrzeć mi na stałe. W sumie to nie jestem pewien. Okej, najpierw się pomódlmy, bo możemy. Wielki tempusie daje mi swoich sił. Czemu nie? Faradal. I believe we have you to thank for the slight drop in temperature. Thanks for extinguishing those fire archons. However, several of my soldiers were badly injured by other creatures. We could use your help. Okay. Vanifer has deployed creatures called flame spikers into the fiery pit. I believe she intends to use them to assault any Zhentarim agents they find skulking in the shadows. I have no love for the Zhentarim, but we must ensure their agents are protected while we work with them. Audio z tego zadania było dane do poprzedniego zadania. Okej. No. Well done. Portki. I'll have my men see if we can do anything with the reclaimed armor. Okej. Portki wiecznego ognia i Singe. Causing a Zhentarim trouble. Repeated attempts to take it down have all resulted in forced retreat. Calling it Singe. Singe właściwie, no. If the men are going to gather any further information about Vannevar. Spoko. Level up. My chcemy, bo nie możemy sobie zwiększyć uderzenia mistrza broni jeszcze. Chcemy mimo wszystko to. 10% zwiększenia obrażeń jest bardzo dobre. Okej, i tutaj. No. 1,6 sekundy. No to mimo wszystko jest dosyć dobre. Do którego poziomu możemy mieć? Do 80 poziomu możemy sobie skakać, tak? Czyli będzie to. Tu, ale nie będzie tego. Szkoda. Nie będę mógł wziąć zemsty podżegacza. No trudno. Jeden z tych dwóch tylko. Chyba, że dlatego, że jestem człowiekiem, dostałbym jakiś jeden dodatkowy punkt chwały. A następne co? Potężny skok nie tak szybko, albo... Sprint i druzgocący atak. Tak, tak. Sprint i druzgocący atak. Druzgocący atak. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś? Jest druzgocący atak. A, czyli mimo wszystko coś mi to daje. Przez pewien czas pewnie po sprincie. A tutaj nie korzystam z tych rzeczy, ale no. Okej, okay, a to? Ten kręcony cios dla wina stary. Podły cios. Nie korzystam z żadnych z tych rzeczy. No trudno. Czyli
to skoczę, a może sobie coś z tego potem wezmę. Na przykład to wcale nie jest takie złe. Szansa na zdobycie ataku, na odbicie ataku większa. Zmniejsza obrażenia zadawane mi przez mój cel, albo zadaje zaznaczonemu celowi więcej obrażeń. Chyba te dwa sobie wezmę. To zostawię na 5 poziomie, a wezmę te dwa. Co, już to wziąłem? Co za kłamstwo. Odrzucamy to, okej. I co, gdzie idziemy? O, możemy pójść tym. Czemu wszyscy tacy niebiescy? O co chodzi? A, to jest to? Rycerskie męstwo, okej. Nie ma sprawy, jakiś paladyn rzucił jakiś czar dziwny. Ale... bardzo, bardzo duży zasięg tego. Musimy też zabić tych kocoskórych tutaj. Jak to się nazywa? Kocożywioły, okej. Tak? Ponaj strzelających ogniem. A, tylko nie chciałem do was pójść. Okej. Tak musimy pójść tutaj na górę. Więc... tak czy inaczej... musimy iść... 68 poziom. No, zbliżamy się... zbliżamy się do jakiegoś... lepszego poziomu doświadczenia. No, ja bym chciał, żebyście wy w ogóle stali w miejscu odpowiednim, ale... okej. No, nie będę używał tego. No, czemu nie mogę? A może po prostu jakiś dziwny lag? Chyba tak, po prostu jakieś dziwne lagi. Okej, was chcę tutaj zaatakować, ale chcę... myślę, że zostawię sobie... niepowstrzymanie. Na ten, na bossa. No naprawdę nie możesz ten? Okej. Siema. Pamiętam, że ten poprzedni ziom był bardzo silny. Ziom, ale ty... nic mi nie zrobisz... a nie! Co to za dziwne coś? Okej. Znaczy... no dam radę, no dam. Ej, powoli, powoli go bijemy. Okej, bijmy go w ten sposób. Okej, damy radę. Nie podoba mi się, że on tak ucieka ode mnie. Okej. Nadzwyczajna mikstura potęgi. To było co? To daje mi odbicie. Co? Nie, to nie daje mi odbicie. To nie jest ta mikstura refleksu, nie. Potęgi. Tu. Daje mi moc. Nie, nie, nie. Shit. Dzięki za tamto. Wyjście 2000. Co to był? Zwój identyfikacji? Większe? Mogę wziąć. Teraz co muszę? Tych kolcoskórych. Okej. O, dzięki, że tak sobie biegniecie, jak wam się podoba. O, mitrylowe coś. Kutki. Bardzo bym chciał, żeby ten gigant mnie nie atakował. Nie atakuje. Okej, bardzo miło. I... idziemy. Możecie sobie... możecie sobie być tak.
6 już zabiłem. Okej, nie. Dajcie mi sobie pójść gdzieś indziej. Tam są kolejnych dwóch. Okej. No nie, to jest jeden, okej. Tamten na Archon Popiołów. W sumie bym chciał, żeby on sobie poszedł gdzieś indziej. Pójdźmy sobie w tą stronę. Na dole powinno być paru. 5000? Co to jest 5000 punktów obrażeń? Kiedy ja... Co? Co za głupota? Przecież nie może mi... 8500? Ha! Okej, pytanie czy... Czy policzy mi, że to ja zaatakowałem, czy że tamten sprowokował? Nie, policzyło mi, okej. Okej. Czy jeszcze co? Jeszcze dwóch takich. Tam jest jeden. Okej. Przejdźmy po lawie. $35000. O, jak fajnie. Okej. I jeszcze jeden jest mi potrzebny. Tam są dwóch. Okej. Oczywiście Martina coś zaraz zaatakuje, bo tak zazwyczaj bywa. Oczywiście, że go coś zaatakowało. Okej. W sumie nie wiem, jak bardzo on mi jest przydatny. Nie zwróciłem uwagi, czy on mnie jakoś specjalnie leczy, czy nie. Oba zadania wykonane. Super. Czyli możemy pójść sobie do tutaj. Okej, bardzo miło. Spadające skały, spadające skały. Co to za renifer? Niedźwiedź i renifer. Ha! Fajny mount. Jesienny, okej. Faradal, siema. Good work on the flame spikers. The Zentarim are pleased, which I'm not quite sure I'm comfortable with. Nie ma sprawy, są twoimi sojusznikami, powinnaś się cieszyć. We have a magic spell that is supposed to lessen damage taken from fire elements. It is made using components that are easy to obtain, but runs the risk of not being very effective. I can use a scroll to cast the spell on you. Would you mind testing it out by taking damage from any member of the cult or their allies? Okej, spoko. 250000 obrażeń muszę oberwać. Spoko, dam radę. Ile ja mam HP? 45000. Okej. Tak z 6 razy musiałbym. Zentarim appreciate your help. Thanis will want to talk to you. About a lead he has regarding a traitor's location. O, bardzo miło. W sumie to już mam 3 książeczki, tak? Tutaj. Mam 3? Tak, mam 3. Okej. Dobrze wiedzieć. Our agents have found that the cultists are using special encoded runic messages that can only be read when burned in elemental fire. Okej. The scrolls are being carried by various members of the cult. Get as many scrolls as you can. Then burn the scrolls in a specific brazier. I'll mark its location for you. When you're done, make sure to note what rooms appear. These may be our key to finding Aldrich. Once he's out of the picture, we can move forward with our plans to stop Vanifer. Okej. Zaraz. To jest to. A, okej. Czyli jest raz. Potem kolejne zebrać. To i to. Dobrze, Shaneway, Vanifer, sekrety. Tu mam do wyboru, co mam do wyboru? Trafienie krytyczne albo od nowa. Tu... A co ja tu wybrałem? Nie pamiętam nawet. A, wybrałem to. Bo co, regenerację miałem albo... Lepsze, ta... Wystanie życia. Jest tutaj kradzież życia. Nie, zaraz. Tutaj jest. Tak? Nie? Nie widzę tego. O, ktoś ma
slajma. Nie wiem co za bardzo, co to jest. Jak to się nazywało? Zaraz, tu... Aha, tutaj mamy, okej. Okay. I mam 3 minuty, może zdążę tam pójść. Spróbuję. Tam widzę, ktoś bije. Specjalista w broni dwuręcznej, okej. Okay. Nie ma sprawy. Okej, okay. Tam gonią. Ten mi nic nie zrobi, mam nadzieję. Tamten, mam nadzieję, że zwabi jakiegoś wroga. A nie. Poszedł sobie tutaj, okej. Okay. Nie ma sprawy. A sobie pójdę tędy. On mnie raczej nie złapie. Okej. Okay. Czyli co? Zabijamy, tak? Okej. Okay. Wszyscy obrywają z tego. Bardzo miło. 10 tysięcy obrywałem tylko. Spoko. A w sumie powinienem sobie dać ten, atakować. Być atakowany. Okej. Nie to chciałem podnieść. No ale już dobre. Więcej zaszyfrowanych zwojów potrzebuję? Tak, potrzebuję więcej. Okej. Dzięki temu mają więcej szans, żeby mi uderzyć, więc... Pierścionek zawsze może się przydać. Musimy zobaczyć, co to za pierścionek ciekawy. Kolejny zaszyfrowany, bardzo miło. To chyba są... mało prawdopodobne, żebym... od was coś przydatnego dostał. Plus nie zadajecie mi już w ogóle obrażeń. To niespecjalnie mi się podoba. Specjalnie próbuję. Okej, okay, a jednak dostałem zwój, okej. Okay. Przenośny ołtarz może być. Co to jest celność? Okej. Okay. A no tak, bo przecież atakują tego Martina. Dobra. Ziom. Weźcie mnie, atakujcie normalnie. Ile już mam? 70 tysięcy. Nie jest tragicznie, ale... Zwój. Zwój może być. Jeszcze 8 zwojów. Specjalnie nie korzystam z tego. Z niepowstrzymania. Bo jest szansa, że zadadzą mi więcej obrażeń, ale... O, dobra, ginę zarzu. Ile tego mam? Nic nie mi zrzucili, okej. Kto tak krzyczał głośno? Jakie w ogóle... Aha, bo on ma te specjalne te? Teraz sprawdźmy go. A nie, on po prostu ma już zestawowe przedmiotki. Długi miecz żywiołczego ognia i tarcza żywiołczego ognia. Wszystkie to są artefaktowe? Nie. Te dwie rzeczy to są artefakty. Tak? Jo, bo są paski. To też jest artefakt. To jest artefakt. O, spoko. O, tam jest więcej ziomów. No. Być może są jakieś lagi, które powodują, że ja nie mogę coś zbierać tego, nie mogę atakować za bardzo. Drewno może być, mikstura może być, to może być. Okej, okay, kolejny zaszyfrowany zwój, kolejny, okej, okay, jest ich nieco więcej. Ile jeszcze? Jeszcze 3 potrzebuję. Okej, okay, jakoś myślę, że dam radę. W sumie jest mi na rękę, jeżeli oberwę. Okej. Okay. Ile jeszcze? Jeszcze jeden potrzeba, okej. Okay. Okej.
Już mam 150 tysięcy zadanych obrażeń mi. A. No trudno. On 1000 mi odnawia obrażeń. Okej, spoko. Co ty masz za zwierzaka? To jest hipopotam? Co to w ogóle jest? No dobra. To nikogo już nie ma. Snajara. Z tobą nie chcę walczyć. Idźmy z tamtymi dwoma. A, nie. O, heroiczne spotkanie, okej, okay, może być. Wy jesteście ziomami. Okej, okay, kto mi tak oberwał? No, kolejni, pojawcie się. Okej, okay, może być. Ile już? Zaraz, co? A, obrażenia od tych ziomów się nie liczą do tego. Co, nie można? Oczywiście, że można. A, jestem podczas walki, bo ktoś walczył już, okej. Okay. Rozumiem. Okej, okay, może być. Dlaczego dostałem hełm, który nie jest dla mnie? Tego nie rozumiem. No dobra. Jakoś lecimy do przodu. Okej, okay, mamy ostatni. Mam umieścić tam, spoko. Przyzywasz ogień? Oczywiście, że nie. Okej, okay, daliśmy jakoś radę. Ile mam? 180 tysięcy. No dobra. Okej. Okay. No, okej. Okay. Okay, Martin zabił, wow. Ile jeszcze potrzebujemy? 50 tysięcy obrażeń zadanych mi? Okej, okay, spoko, może być. Włóżmy tutaj. Coś się zrobiło, okej, okay, nie ma sprawy. Mi chodzi tylko o to, żeby zadać oberwać obrażenia od ciebie, ziom. Ile jeszcze? Okej, okay, jeszcze 7 tysięcy jakieś, ale ja bym chciał chwilę poczekać. A w sumie... Okej, okay, bardzo miło. I tak się składa, no, ja już jestem poza walką. Tak się składa, że wystarczy, że zabijemy jeszcze tylko tego jednego zioma. Jednego z tych dwóch ziomów właściwie. No. I trzecie zadanie mamy wykonane, bardzo miło. Co to jest? Niezidentyfikowany przedmiot. No okej, okay, to wracamy, tak? Na szczęście to nie są aż takie długie zadania, te tutaj. A w każdym razie tutaj nie czuję, żeby te zadania jakoś były stworzone po to, żeby jak najwięcej czasu zająć. No, gdybym miał w tym, w odzyskanej skale zbierać cały czas te 100 zwojów po jedne, no to bym się wkurzył mocno. O, to był inny renifer, wiosenny. Okej, okay, Faradal, siema. Co tam masz? It seems like the spell was effective, but it could use some work. I'll send this feedback to our wizards and see if they can improve anything about their magic. Mhm. I believe Thanos Beak is looking for you. I'll be investigating some promising leads in the meantime. Spoko. Thanos ma, zaraz. Tu? A tak, zapomniałem o niej. Tutaj nie widzę innego znaku, znaku zapytania, tak? Bardzo miło, niezdenkowane żywioły, spoko i żywiołczy ogień, spoko. Co ja chciałem? Tak, nie ma tu nigdzie indziej
tego harfiarza, więc to jest jedyny hub questowy. Okej, okay, i ty, Tanis Beak. Siema. Don't ask how I know how to decipher the cultist runes. That's information you're not gonna like. Mm-hmm. Sounds like Aldrich is actually back in a familiar place. The old excavated tomb. I wonder what he's doing there. Give me a moment to check the information that my agents have been collecting. Oi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wiadomo, jeżeli się podobał, dajcie lajka. Jak się nie podobał, no trudno, dajcie dislajka. A jak chcecie w przyszłości widzieć więcej moich filmików, to zasubskrybujcie kanał. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.